Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W sobotni poranek 23 października witam Was, drogie siostry, drodzy bracia, w Chrystusie Jezusie. I pragnę to czynić słowami zaczerpniętymi z Pisma Świętego, dwoma wersetami, pierwszym wyjętym z jednej Księgi Mojżeszowej, z 8 rozdziału, 10 werset, i z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, 10 rozdział, 31 werset. Słuchajmy się wspólnie w Słowo Boże. Będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga Twego, za tę piękną ziemię, którą Ci dał. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Książeczka z Biblią na co dzień daje nam również dzisiaj do podbudowania naszych serc słowa wyjęte z pieśni, którą znajdziemy pod numerem 257 w naszym śpiewniku autorstwa Foliota Pierpointa, który tak napisał: za wspaniałość ziemi tej, za cudowność nieba, za obfitość łaski Twej, za dostatek chleba, Jezu drogi, Tobie my chcemy wznieść dziś chwały hymn. Drogie siostry, drodzy bracia, dziś krótko pragnę pochylić się nad słowami zaczerpniętymi właśnie z listu apostoła Pawła do Koryntian, 10 rozdziału. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Te słowa apostoł Paweł napisał oczywiście w pewnym kontekście problemów, z którym mierzył się młody Kościół w Koryncie, gdzie część wiernych, która wierzyła w Jezusa Chrystusa, która doskonale już wiedziała, była pewna tego, że spożywanie pokarmów, które wcześniej były gdzieś poświęcone jakimś bóstwom, nie ma wpływu tak naprawdę na ich wiarę i nie przykładają do tego już żadnej miary, to jednak ich zachowanie dla tych, w których dopiero rodziła się ta wiara, którzy próbowali ją umacniać, takie zachowanie wywierało pewien negatywny skutek. I apostoł Paweł w swoim liście również zachęca tych, którzy już są pewniejsi w swojej wierze, do tego, by patrzyli jakby z wyrozumiałością na tych, którzy dopiero się w niej umacniają i czasami powstrzymywali się od zachowań, które mogą być źle odbierane czy źle zrozumiane przez właśnie tych drugich, dla których wiara w Chrystusa dopiero się rodziła, która w zasadzie potrzebowała może i takich prostych przykładów na to, by być wiernym Panu Bogu w ich rozumieniu, również i w pokarmach niepoświęcanych dla innych bóstw. Dla nas dziś te słowa apostoła Pawła mogą być zachętą do tego, by również w tych wszystkich drobnych naszych czynnościach, w jedzeniu, w piciu, czy apostoł Paweł mówi, cokolwiek czynimy w naszym życiu, okazywać wierność Panu Bogu i dążyć do tego, by Jego chwała w nas i w naszym życiu była jeszcze bardziej potęgowana. To zachęta do tych prostych czynności, jak modlitwa przed posiłkiem, poświęcenie pokarmów Słowem Bożym, ale także i do spełniania w naszym życiu tych wszystkich uczynków miłości, do których jesteśmy zobowiązani naszą wiarą. Do dzielenia się chlebem, do pomocy potrzebującym, do tego wszystkiego, do czego nie potrzebujemy tak naprawdę żadnej siły. Bo niezależnie od tego, kim jesteśmy, jaki wykonujemy zawód, czy jesteśmy osobami duchownymi, czy świeckimi, czy pełnimy jakąś służbę w wojsku, czy w innych formacjach, czy też jesteśmy tak zwanymi cywilami, czy wykonujemy ważne, czy piastujemy ważne stanowisko, czy wykonujemy pracę, może nawet przez nikogo nie zauważaną, wszędzie tam, dokąd posłał nas Bóg, wszędzie w tych najdrobniejszych naszych czynnościach możemy przyczyniać się do tego, by chwała Boża wzrastała, by Bóg był uwielbiany i byśmy pomagali innym ludziom widzieć w naszym Bogu, w naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie, także i ich Zbawiciela i ich drogę do Boga Ojca. Więc Duch Święty wzmacnia nas to poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Niech także pomaga nam odkrywać w sobie dary, by w każdej czynności
był uwielbiony Pan Bóg. Tego dla Was i dla siebie życzę. Również tego, by ta sobota była dla nas wszystkich błogosławieństwem i byśmy my stali się błogosławieństwem również i dziś, i zawsze dla naszych sióstr i braci. Amen. Zostańcie z Bogiem.